Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajemy sobie w LEGO The Hobbit i jak widzicie, wszyscy już wstali. My people were the first to live in the mountains before the orcs came down from the north. Once there were many. Now there's only one. So you need to reach the mountain before the last days of autumn. I don't like dwarves, but orcs I hate more. What do you need? We must go through Mirkwood. The wood elves of Mirkwood are not like their kin. They're less wise and more dangerous. Powiem wam, że ostatnio ktoś pytał mnie, co sądzę o LEGO The Hobbit właśnie, jeśli chodzi o taką, wiecie, całą otoczkę, całą ogólną grę na podstawie tego, co wcześniej widziałem oczywiście w innych produkcjach LEGO. Powiem wam, że zazwyczaj te LEGO cechowało się no niewyśmienitym humorem. To jest bez wątpienia jedna z większych zalet tej gry. A tutaj tak mi to za bardzo, powiem wam, nie pasuje. The once great forest. Only a single path would carry them safely to the other side. They could not stray. Tutaj odnoszę, kurczę, wrażenie, że te różne żarty. I'll be waiting for you at the overlook before the slopes of Erebor. Do not enter that mountain without me. Not my horse. I need it. You must stay on the path. Do not leave it. Come on. We must reach the mountain before the sun sets on Durin's day. Dobra, chyba już teraz w końcu dadzą mi dokończyć to, co chciałem powiedzieć. Tutaj odnoszę, że te żarty często w tej gierce są po prostu tutaj na siłę wciśnięte, co osobiście mi po prostu tutaj nie pasuje przy tej grze. W wcześniejszych produkcjach zdecydowanie lepiej to, myślę, było wszystko rozplanowane. A mimo wszystko fajna jest produkcja, gdyby troszeczkę było więcej takich, powiedzmy, autentycznych nawiązań do filmu czy też książki, to byłoby, myślę, też jeszcze lepiej, ale jeśli macie gdzieś tanio okazję nabyć tą grę czy też pożyczyć od znajomego, to myślę, że warto sobie w to pograć. Czekajcie, ustawimy się. Chociaż weźmiemy sobie inną postać. Nie tą, tą, dobra. Zmienimy teraz, czekajcie, może na tego. Okej. Okej, teraz możemy sobie chociażby, nie wiem, Bilbem wejść na górę już. Okej, i teraz, kurczę, wiecie co, będziemy potrzebowali kolejnej postaci, tego... Gdzie on jest? Czekajcie. No, zmień mi się. Dwalin właśnie, jego będziemy potrzebowali, kurczę, tutaj najbardziej w sumie. Więc muszę tutaj uformować moją... Gdzie jest reszta? Gdzie oni poszli? Czekajcie, Noriego weźmiemy sobie tutaj, okej. A gdzie jest reszta? Kurczę, byli przed chwilą i gdzie oni są? Co oni tam robili? Okej, i teraz weźmiemy sobie jego. On tu będzie nam potrzebny, aby rozwalić te krzewy najpierw tutaj. Może najpierw byśmy musieli to rozwalić. Czekajcie, sprawdzimy. Dokładnie, dobra, o to nam chodziło. Zobaczcie, jaki fajny klimat jest, naprawdę zdecydowanie wszystko teraz wygląda lepiej, powiem wam szczerze, niż wcześniej. Taki fajny tutaj niecodzienny klimat panuje. Dobra, to zniszczone jest, teraz sobie to zniszczymy jeszcze. Yeah!
Znaczy wiecie, niszczę to wszystko po kolei tutaj, bo potem będą nam potrzebne bardzo, ale to bardzo surowce. Przez to właśnie staram się tutaj wszystko, co mi potrzebne, sobie pozbierać. O, widzicie, mam jakąś machinę tu zepsutą. I będziemy pewnie w tym celu potrzebowali jakiegoś elementu. Tutaj widzicie, potrzebujemy ogień niby. Więc czekajcie, zmienimy sobie postać na tą. Nie wiem, czy to mi coś pomoże. Chyba tak, chyba tam będę mógł teraz... Aha, jest, dobra, widzę z daleka ogień już. Więc będę teraz mógł tutaj w podskokach. No dalej! Co za... Dobra, straciliśmy go, niestety. Ale nie dał rady. Dobra, mamy go z powrotem, czekajcie, wymienię go tylko, dobra. Tu muszą być spore skoki. Okej, okay, mamy to, co w sumie będziemy potrzebowali. Tutaj jeszcze szkieleta rozwalimy, dobra. Też mamy informację, że możemy... Właśnie Bilbo ma wędkę, sobie użyjemy. Zobaczymy, co on wyłowi. Bo tak naprawdę potrzebujemy jakąś tutaj... rzecz, która będzie po prostu tutaj nam płonęła. Czyżby tego? Dokładnie, o to nam chodziło. Pochodnie będziemy stwarzali teraz. Ten ogień nam tu jest niezbędny, tylko żebym teraz się tym Bilbem nie utopił. Okej, dobra. Tak, i jeszcze raz, dobra. Teraz możemy sobie użyć ognia. I tam pewnie coś będziemy musieli znowu pobrać, aby uruchomić ten most cały. Tak mi się przynajmniej wydaje, zobaczymy, jak to wszystko będzie. Nigdzie się nie zgubiliśmy, spokojnie. Aha, już wiem, o co chodzi. Czekajcie, musimy użyć teraz Bilba, bo on użył tego pierścienia całego. Dokładnie. Widzicie, tutaj nie szło tego po prostu przesunąć, ponieważ tutaj była ta cała konstrukcja naruszona, przez to no, nie było to praktycznie możliwe. Teraz zobaczcie, bez najmniejszych już problemów się to uda. A, chyba jeszcze coś nie tak jest, czekajcie. Dokładnie, teraz musimy użyć tego w fioletowej koszulce, tak. Bo tutaj widzicie, obrócić to. Ponieważ tutaj wejście z pierwszego tutaj, widzicie, obróci nam się to. Najpierw pójdziemy sobie nim, będzie tutaj najbezpieczniej, tak mi się przynajmniej wydaje. Okej, okay, i teraz zobaczcie, musimy znowu go użyć, więc najlepiej sobie nim grać. No by nam to tutaj się znowu obróciło. Pięknie, o to chodzi. Tutaj znowu potrzebujemy Bilba, czekajcie. Zmienimy sobie postać na... Gdzie on jest? Dobra, tutaj. Pięknie. Dobra. Jak widzicie, nie jest tak trudno. Nawet żadne podpowiedzi nie są potrzebne często w rozgrywce. Muszę tutaj troszkę się przesunąć, bo on nie trafi. Dobra, czekajcie. Tak. I teraz tędy. Szkoda, że podczas podróży też nie mamy jakiejś mapki. O, reszta krasnoludów. Super. We keep heading east. But which way is east? We've lost the sun. The sun. We have to find the sun. We need to get up a canopy. Nieźle to wyglądało. And the lonely mountain. We're almost there. Can you hear me? I know which way to go. Tak, i teraz się zgubisz pewnie.
A Bilbo, jak zazwyczaj tutaj bywa, wpada w jakieś tarapaty, jakieś kłopoty różne. Tym razem pająki. No, nie wierzę, dobra, czekajcie, nie tak za bardzo tutaj się do nich zbliżać nie możemy. O, teraz na luzie. Jeden pokonany. Dobra, teraz tutaj mamy drugiego. Ale potrzebujemy, aha, czyli najpierw będziemy musieli pewnie ich uwolnić. Nie, anuluj, dobra, czekajcie. Tutaj bez wątpienia musimy w tego strzelić pewnie. Tylko potrzebujemy do tego celu któregoś z naszych tutaj. Naszych postaci. O, ten będzie coś tutaj miał, czekajcie. Tylko teraz jakby to odegrać. Aha, można, dobra. Go sobie w ten sposób załatwimy. No musimy całą ekipę tutaj, jak widzicie, uratować. Mieliśmy tam kilka postaci oznaczonych na samej górze, które są w kłopotach, dlatego też po prostu najlepiej ich ratować. Nie, musimy ich po kolei pewnie ratować, dobra. Ten uratowany. Kolejny. I tu mamy możliwość wydostania pewnie kolejnego. Aha, tu mamy przejście, możemy sobie tędy teraz tutaj wbić i pewnie się drugą stroną przedostaniemy gdzieś do kolejnych. Chociaż nie wiem, czy tam jednego nie pominąłem, zaraz muszę to sobie sprawdzić. Tam nam brakuje jakiejś części, więc tego na razie nie będę tutaj rozpoczynał. Tu sobie skoczymy, dobra. Tu nam będzie potrzebny, aj Bilbo, kurde, gdzie on jest teraz, dobra, mamy go. Użyjemy pierścienia i teraz możemy ich tutaj zaskoczyć. No i no, totalnie się nie spodziewają, tak? Przeżycie tutaj pierścienia przez Bilba, one się totalnie nie spodziewają, gdzie jesteśmy i tak dalej. Więc tym się martwić nie trzeba i możemy sobie dalej przejść. I te pająki, które tutaj atakujemy Bilbem, są takie pająki bardziej ochroniarze, które... Aj. Tak, to się bawić nie będziemy. Czekajcie, tutaj nie da rady chyba w ten sposób, ale tu mamy kolejnych. Tą pajęczynę mogę rozwalić. Dobra, jest jeden. Teraz kolejny. Dobra. I widzicie, odblokowała nam się kolejna możliwość teraz przeniesienia tutaj. Aj, dobra, w ostatniej chwili mi się to udało. Aha, dobra, czyli jak i tak muszę tutaj poczekać. Znaczy poczekać, muszę najpierw po prostu tutaj... zginąłem, pięknie. Jeszcze raz. Okej, okay, teraz Bilbo po prostu musi się w nim... Co on robi, kurde? Czekajcie. Okej. Okay. O, to chodziło. No, takie akcje już były, tak? To już wiecie, takie akcje znacie doskonale. No, musimy tego... Myślałem, że właśnie kogoś pominąłem, ale jak widzicie, raczej ich nie pominąłem. Brakuje nam tylko Thorina. Nie, to nie jest Thorin, to jest Kili chyba. Teraz sobie to sprawdzimy w sumie. I tutaj jest o, i on. Wyskakują. Haha, piękna akcja.
Powiem wam, że takie właśnie akcje, takie walki właśnie z bossami, czy tak właśnie tutaj z pająkami, sprawiają aktualnie mi największą, powiem wam, frajdę. Więc cieszę się, że taka możliwość tutaj dosyć często jest. Musimy teraz uratować... Zobaczymy tutaj wskazówkę. Elfy potrafią skakać wyżej niż inne postacie. No dobra, czyli będziemy musieli tutaj grać elfami. W sumie pierwszy raz będziemy grali elfami. Też jak wiecie, z filmu, książki, elfy nie za bardzo przypadają za tutaj krasnoludami. Czekajcie, chyba będziemy się musieli wspomóc. Albo i nie, czekajcie. Zobaczymy, co tutaj jeszcze mamy. Dobra, wskoczyłem jednak. No i załatwiony. Jednego krasnoluda uwolniliśmy. Jeszcze dwóch nam zostało. Czekajcie, wbijemy tu może. A nie, tego się chyba zniszczyć nie da. Dobra, to idziemy dalej. Wiecie co, jakbyśmy sobie wzięli teraz Bilba, to być może tutaj jeszcze... Dokładnie, czekajcie, mamy jakiś... Aha, teraz potrzebujemy jakiegoś łucznika, na przykład tego. I będziemy mogli sobie tu strzelić. Czekajcie, da radę to zrobić? Tak, aha, dobra, już widzę. No one też wysoko skaczą, jak wcześniej mieliśmy informację. Czekajcie, jeszcze raz. Dobra, tego rozwalimy szybko. Pięknie, ten już jest uwolniony. Aha, tu mamy to. Aha, dobra, ogarnąłem, super. Teraz weźmiemy sobie... Nie tego, tego chcę tutaj, daj go. Okej, zmieniony. Mamy teraz kolejny przedmiot, czekajcie. No spadać mi tutaj pająki głupie. Elfy postacie dysponujące elfickimi zdolnościami mogą chodzić po linach, między nimi przeskakiwać. Okej! To już wiem, to już mi mówiliście wcześniej. Weźmiemy sobie tego elfa, on potrafi zdecydowanie Legolas tutaj wyżej skakać. I załatwimy ostatniego. Pokonane szybko. Dobra, chyba... No i to by było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Też kolejny taki troszkę króciutki, muchy i pająki, level, poziom, misja. Tak więc to by było tyle, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!